A Burzej. Dobre podanie, uderzenie, świetny wolej. Jeszcze raz, teraz uderza Barański, strata dwóch na dwóch. Teraz Dramanopole w kontrataku. Czekamy na uderzenie, idealna sytuacja. Strzału nie ma, no broni teraz jeszcze raz. Kasper Burzej, dużo zamieszania. Makowski do Blanka, Blank uderzenie, nie ma bramki. Gdzieś metr sprzed linii bramkowej. No podanie gdzieś ładne, wydawało się błąd, teraz strata, szansa na gola, wymanewrował rywali, uderzenie, ale słupek, ratuje klirek z dobitka i gol, Wadym Iwanow, no mnóstwo teraz pecha miała na pewno drużyna z Klireksu, na początku gdzieś błąd w defensywie, później jednak pechy po stronie Opola. Łuszczek wysoko, ta piłka na 12 metr, uderzenie, Łuszczek dobitka, ale obok słupka. Jest z lewej strony, świetnie teraz Makowski, przed piłka, broni Kacper Burzej, Dewucki w narożniku, Mizgajski uderzenie, świetnie znowu nogami, ale takie wysokie piłki często kończą się też stratą, Mizgajski przecina to podanie, jest ustawiony Brodski, Mizgajski uderzenie, 1-1, świetna dwójkowa akcja teraz Macieja Mizgajskiego i Sebastiana Brodskiego. Szybczyński, Szybczyński zejście do środka, prawa noga, uderzenie, słupek, znowu dochodzi do tych wymian uderzeń, do tych wymian dobrych podań, gdzieś pod polem karnym rywali. Jeśli nie uderzenie celne, to słupki, Brodski, dobitka, Brodski, piłka wtoczyła się do siatki, ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie, w jakim stylu zdobywa się bramki? Absolutnie żadnego. Czuwa, no dwójka zawodników, Seget teraz i Dewucki, świetnie wykorzystane, Iwanow strzał, no i drugie trafienie Wadyma Iwanowa dzisiaj. Uderzenia czy podania do biegającego Arkadiusza Szybczyńskiego, w każdym razie nie udało się ani jedno, ani drugie. No przerzut teraz z bramki do bramki. No i to jak najbardziej, czy zostanie zaliczone, czy nie, co wskazują arbitrzy. Wskazują, że gdzieś Babuk kontakt z ręką Sergeja Burdui. Nie wie, co się dzieje ten zawodnik z Mołdawii, ale trafienie przez arbitrów zostało zaliczone, a więc no można to chyba wpisać na konto Kacpra Burzeja, który przerzucił całe boisko. Ładnie między nogami rywala, czuwa, jeszcze raz dobitka, czy był gol, czy nie? Arbiter pokazuje, że jak najbardziej, że futsalówka przekroczyła całą wodę bramkę. Rzut wolny dla Chorzowa, Mizgajski podchodzi do piłki. Mizgajski, lewa strona, uderzenie niekryty zupełnie! Łukasz Biel, trafienie na 4-3. Dramanopole wygrał ostatnie dwa mecze właśnie z Klireksem w sezonie. Uderzenie i bramka na 4-4. Krzysztof Elsner wyrównuje stan tego spotkania. Bardzo dużo chaosu znowu w drużynie z Chorzowa. Podobnie, wręcz identyczna sytuacja jak przed momentem, kiedy gola zdobywał Łukasz Biel. Z opaską kapitana, dzisiaj zawodnik z numerem 17 i jakże się dowiązuje, bramka na 5-4, co dzieje się teraz na hali w Chorzowie, fenomenalne wykończenie do Łukasza Biela, daleki teraz przed uderzeniem głową, trafienie na 6-4, no i wydaje się, że szanse pogrzebane Klireksu Chorzów, Arkadiusz Szybczyński z trafieniem 6 dla swojej drużyny, zbiera Mizgajski, ładnie obrócił się, znowu stał tym do bramki, pusta bramka, uderzenie, ale ratuje sytuację Dewucki, no i po spotkaniu, tak kończy się ten mecz, po naprawdę zaciętym pojedynku, wymianach ciosów, raz jedni, raz drudzy, lepsza okazuje się drużyna Dremana Opole, Komprachcica, ale nie można odmówić zespołowi z Chorzowa, walki do końca, zaryzykowali, wyszli piątką w polu, to skończyło się ostatecznie utratą bramki numer 6 dzisiaj.